Dzień dobry, Reni Perek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, cudownie jest przygotować sobie jedzenie na następny dzień, szczególnie jeśli są to naleśniki. Zrobiłam kawkę tylko i mamy gotowe śniadanko tutaj na wytrawnie albo na słodko. Rafał właśnie odwozi mnie do pracy i spotkamy się później na basenie, jak Rafał przyjdzie na zajęcia. Podjechaliśmy do domu po pracy i jakąś taką pustkę poczuliśmy, jak już Rafał zaparkował i zgasił silnik, i prawdopodobnie za chwilę ją wypełnimy, bo takich sygnałów od swojego organizmu nie można ignorować. Zresztą tę pustkę doskonale wiemy, czy ją wypełnić. Ja mam z tej okazji wierszyk. Jak masz dziurę w serduszku, to wiesz ją chyba, czym wypełnić, ponczuszku. Już mi jakbyśmy jechali po pączki. Nie, że nie jedziemy po pączki. Zresztą kebaby cały czas. Kebaby! Po intensywnym dniu to było do przewidzenia, zasnęliśmy, także łączymy się po drzemce z lodami truskawkowymi, które są tak naprawdę prawie jak owsianka, bo są też płatki owsiane i jaglone. Zrobiłam sałatkę z cieciorką i fasolą, ugotowałam bób i odpaliłam sobie serial świąteczny Jem til jul, czyli po polsku Facet na święta, w ogóle inne tłumaczenie. Norweski świąteczny serial. Jem do bólu? Jem til jul. I jestem w szoku, ile pamiętam, bo jest, no, lektora nie, po prostu oryginalny dźwięk dałam po norwesku i mam taki mały cel, że teraz obejrzę sobie z tłumaczeniem, a później chciałabym po prostu tak się osłuchać na nowo z norweskim. Wiecie, kiedy minął nam ten dzień. Czas podsumować kalendarz adwentowy, a ten dzień minął nam tak, jak mija cały vlogmas, czyli błyskawicznie, bo dzisiaj już jest 11 grudnia, jutro jest szczególna data. W ogóle tutaj i tutaj będzie się bardzo dużo działo i niekoniecznie chodzi mi tylko o kalendarz adwentowy, tylko o zbliżający się weekend. Tymczasem, uwaga, uwaga, 11 grudnia osłodził nam dzień takim cukierkiem piernikowym, przepięknym. Zaglądam, jaka herbatka będzie do tego pierniczka. I znowu nie wiem, gdzie ostatnio zaglądałam, to już jest chyba pusto, tu chyba też? Nie, tutaj, czyli tutaj wypada 11, proszę Państwa, jakiś lirwing, to jest albo biała, albo zielona. Zielona ananasowa. Chyba sobie zaraz zrobię, bo jestem dosyć spragniona, chociaż wody piję ostatnio bardzo, bardzo dużo. To taki ananas, myślę, że może się sprawdzić. W tym kalendarzu również 11 losujemy. I zgadza się, również jest ananasowa. Teraz czas na czekoladkę, proszę Państwa, i 11. I dzisiaj mamy taki oto bucik. I na koniec drapka. Sprawdzamy, ile możemy wygrać. 300. No byłoby spoko. Planujemy kupić choinkę. Jutro są urodziny Rafała i jednocześnie imieniny mojej mamy, więc kasa na świętowanie się przyda. Powinniśmy tutaj znaleźć prezencik, jeśli chcemy wygrać, a chcemy wygrać, więc uwaga, uwaga, uwaga. Co mamy? Coś innego. Lizak. No dobra, na lizaka to mamy, nawet bez tej wygranej. Melduję, że znalazłam vlogmasowy kocyk. Nie wiem, czy zauważyłeś, wyciągnęłam go. Był w kartonie przez cały sezon letni tutaj z nami w pokoju. No właśnie, nadrabiam i się już przytulam do niego. I nadrabiamy też dzisiejsze wyzwanie. Weszłam właśnie na naszego Instagrama mniejsze od 3 i odpalam relację. Proszę Państwa, dzisiaj dzieliliście się. Cicho! Cicho! Dzieliliście się z nami widoczkami, okolicznościami, w jakich oglądacie nasze vlogmasy. Nie ukrywamy, że to dla nas jest bardzo ciekawe, jak to wygląda z waszej perspektywy. Już mogę zgłośnić, bo tu będzie. Oj tak, bo to trzeba gadane usłyszeć. Kamila ogląda nasze vlogmasy chyba tutaj w telewizorni, w takich okolicznościach. Świątecznych, przepraszam, psuję cały Instagram. Swoją drogą. Ostatnia awaria to nie moja sprawka. I są dekoracje i jakiś obraz świąteczny piękny u Kamili. Ładnie, proszę bardzo. Takie okoliczności. Mama Smurfa i Smurfetki. Cała checklista. Kocyk? Jest. Poduszka? Jest. Mniejsza od 3? Jest. I popołudnie idealne. O, ale cudownie. Elegancko. Tu chyba ten sam kadr. U kogoś tajemniczego, bo nie widzę. Czemu tutaj się powinien wyświetlić? No właśnie. Nick. Nie wiem. Jest nasz nick. Kto to? Kto to? Przyznać to się, kto to tak ma elf, fajnie tu. I choinkę świąteczny, widzę. I herbatkę. I takiego fajnego renifera. Aha. No. O, choinka faktycznie, o choinka. Aż ten moment w takich pięknych okolicznościach. Vlogmasy po pracy, w łóżku z czymś do przekąszenia. No, to doskonale rozumiemy, to jest nasza miejscowa po pracy. I na telefonie też tutaj. A to musicie się wsłuchać. Karinę już znacie, Laurę znacie, Piotr już jest na statku w tym momencie. Opowiadałam wam o pierwszych vlogmasach w tym roku. To były u Karyny Kończewskiej. Taka ja marynarza. Posłuchajcie, jak Laurka ogląda. Rozmawiamy ze mną, jemy sobie chipsy, oglądamy oni i Rafał. Ale Rafała, no. Ale eleganckie życie. Cały wieczór zapętlamy i po prostu. Oglądaliśmy już to kilka razy, dlatego nasza reakcja nie jest świeża, ale coś pięknego po prostu. Prawda, to jest eleganckie poziom życie. Słodkości przerósł wszystko. Eleganckie jemy życie. Jemy chipsy, jest ciemno, oglądamy święta. Eleganckie życie. Cudowni są, wpadajcie na ich kanały, Instagramy, świetne. O Jezu. Słodkości. Profil Kasi! U Kasi vlog masowanie na całego. Muzyczka z intro i końcówki to dobry powód do gubupów. Potwierdzamy, potwierdzamy. Dziewczyny ściskamy i pozdrawiamy. Kolejne słodziary. Tutaj mamy, ktoś nam znowu zniknął, Kasia. Obowiązkowo kawka, coś ciutkiego, ale też znajdzie się coś zdrowego. No, jakieś tam owocki. Aha, dziś nie tylko mi to się zdarza. No. A widzę właśnie herbatka, kubusia owocowego, choineczki i jakiś też tu jest coś taki jak nasz kocyk troszeczkę, taki skandynawski. No i czas ogłosić zadanie na kolejny dzień. Skoczyłam w moją ukochaną ostatnią piżamkę i lecimy spać. Jutro będzie się działo o wiele, wiele, wiele więcej. Jak już mówiłam, mamy okazję do świętowania i bardzo fajne plany, także zostańcie z nami. Dzisiaj vlog znów troszeczkę krótszy, no ale to dlatego, że jesteśmy pracowitymi elfami i dużo czasu ostatnio spędzamy w fabryce Świętego Mikołaja, prowadzimy zajęcia na basenie i dużo się dzieje, także energia nie może być skumulowana tylko na vlogmasie, ale robimy co w naszej mocy, bo równocześnie vlogmasowanie nas doładowuje, więc to jakby działa w dwie strony i się nakręca, to jest właśnie to słynne perpetuum mobile. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, a tylko uczesać się nie mam czasu, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia jutro.